Cześć, tutaj Kasia Burys, tekturowo. Prowadzę w Barbarze warsztaty, tektura i papier. Dzisiaj spotykamy się w trochę niecodziennej sytuacji, ponieważ nie będziemy tak jak zwykle bawić się warsztatowo w sobotnim popołudniem, ale chciałam Wam dzisiaj poopowiadać o takiej inicjatywie, która nazywa się Książki do Patrzenia. Brzmi trochę tajemniczo, ale nie wiem, czy wiecie, że tutaj w Barbarze na półkach w czytelni znajdziecie książki dla dzieci, które mają taką czerwoną naklejkę z logo inicjatywy Książki do Patrzenia. Ta inicjatywa jest bardzo dla mnie ważna, ponieważ jest to inicjatywa społeczna, która powstała 4 lata temu. A powstała w ten sposób, że z grupą przyjaciół, którzy pracowali w bardzo różnych instytucjach tutaj we Wrocławiu, zastanawialiśmy się, w jaki sposób sprawić, żeby książki, ale takie książki specjalne, najlepsze, książki dla dzieci trafiły do szkół i do przedszkoli. Dosyć długo się zastanawialiśmy, zorganizowaliśmy nawet kilka spotkań z nauczycielami i okazało się, że rozwiązaniem stała się rzecz najprostsza na świecie, a mianowicie w różnych miejscach we Wrocławiu powstały półki z książkami dla dzieci, z książkami, które żeśmy sami wybrali. Taka półka powstała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, czyli w tych miejscach, gdzie kształcą się przyszli nauczyciele, ale powstała również w pracowni książki we Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, powstała w FAMie, w sali plastycznej, gdzie prowadzę całoroczne zajęcia, oraz powstała tutaj w Barbarze. I o tych książkach chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. To nie są książki przypadkowe, to są książki, które specjalnie i dosyć długo wybieraliśmy. Chcieliśmy się podzielić akurat tymi tytułami. I co my tutaj teraz znajdziemy? Znajdziemy klasykę. Klasykę w najlepszym wydaniu, klasykę odświeżoną przez wydawnictwo Dwie Siostry. Znajdziemy wspaniałego Janusza Stannego. To jest jego książka autorska, czyli książka, którą sam wymyślił i oczywiście zilustrował. Znajdziemy również mistrza Józefa Wilkonia i wyjątkową książkę, rzecz o tym, jak paw wpadł w staw, z wierszem napisanym przez Agnieszkę Wolny-Hamkało. Kolejna książka, Cudawianki, książka zilustrowana przez Mariannę Oklejak, książka, która została zilustrowana w technice wycinanki, prowadzi nas przez różne tradycje, różne święta polskie. Jest również druga część Cuda Niewidy, książka, w której jest mnóstwo zagadek. Kolejna dosyć pokaźna piramida książek została zilustrowana przez wrocławskiego ilustratora Pawła Pawlaka. Mam w ręku książkę Sekretne życie krasnali w wielkich kapeluszach. Jest to historia krasnali, które można spotkać przed wrocławskim Teatrem Lalek. Każdy krasnal w wielkich kapeluszach ma swoje imię. Możecie z tej książki dowiedzieć się, kim są, co lubią, a także dowiedzieć się, skąd przy fontannie wziął się kot. Trzy książki, na razie trzy, zobaczymy, może będzie więcej tomów. Pan Paweł Pawlak zilustrował razem ze swoją żoną, z Ewą Kozyrą Pawlak. Są tam małe atlasy, mały atlas ptaków, mały atlas motyli i mały atlas zwierzaków. Mały atlas ptaków był chyba pierwszą książką, która się pojawiła w tej serii. Została zilustrowana również w ciekawej technice kolażu. Oprócz ilustracji pana Pawła i pani Ewy pojawiają się również ilustracje małej Ani. Nie wiem, czy tutaj tą ilustrację, zaraz ją znajdziemy. Gdzieś powinna być. Są.
W tej książce znajdziemy mnóstwo różnych ciekawostek, które autorzy podpatrywali w swoim ogrodzie, w miejscu, gdzie mieszkają pod Wrocławiem. Paweł Pawlak zilustrował jeszcze jedną książkę, również wymyślił do niej tekst, książkę, którą uwielbiam. Są to Czarostatki i parodzieje. I jest to historia o pewnej zabawce, która zgubiła się, małej Zosi. Zosia długo szukała zabawki, bardzo się martwiła, że nie może jej znaleźć. Historia jest obrazkowa. Historia jest opowiedziana w ten sposób, że bardzo wiele rzeczy możemy z dziećmi razem dopowiadać. Ilustracje są bardzo nastrojowe. Oczywiście w ilustratorów tutaj we Wrocławiu mamy dużo więcej i na półce w Barbarze znajdziemy książkę narysowaną przez Roberta Romanowicza. Jest to taka książka do liczenia. I druga książka, również dla młodszych dzieci, Pawła Milnera. Ciekawe, co myśli o tym królowa. Książka jest fantastyczna, książka jest bardzo śmieszna, książka jest lekko absurdalna, a przez to na pewno będzie bawiła nie tylko dzieci, ale również rodziców. Jeszcze jedna książka zupełnie innej kategorii, zupełnie w innym stylu, jest to Antykolorowanka. Antykolorowanka, czyli taka książka, którą możemy nie tylko kolorować, ale również dorysowywać i wymyślać kontynuację własnych historii. Magdalena Wosik i Piotr Rychel stworzyli prawdziwą cegłę pełną zadań i różnych śmiesznych historii. Kolejne książki, o których chciałam wam powiedzieć, to są książki zilustrowane i wymyślone przez wybitną artystkę Iwonę Chmielewską. Tak sobie myślę, że tych książek to chyba nie muszę przedstawiać, te książki wszyscy dobrze znamy, a przede wszystkim dobrze znamy artystkę wybitną, artystkę, która w tym roku po raz trzeci została uhonorowana nagrodą w Bolonii. Nie wiem, czy istnieje druga taka osoba na świecie, która dostała dwie nagrody. Iwona Chmielewska w Bolonii dostała nagrodę po raz trzeci. Cztery zwykłe miski wydawnictwa Format to jest książka bardzo wyjątkowa, bardzo szczególna. Książka, która poprzez zabawę kształtami, czyli dwoma kołami wyciętymi z papieru, przeciętymi na pół, które tworzą cztery miski. Tymi kształtami autorka bawi się poprzez karty książki, ale ta książka tak naprawdę nie jest o kształtach i o tej zabawie. Ta książka mówi nam o tym, że świat jest nierówny i świat jest urządzony w ten sposób, że niektórzy mają za mało, a niektórzy mają za dużo. Moim zdaniem jest to taka książka, która powinna być w każdej polskiej szkole. Kolejna książka Iwony Chmielewskiej, zilustrowana przez Iwonę Chmielewską, natomiast napisana przez koreańską autorkę Hyokyung Kim. Jest to książka o duszy. I jeszcze jedna książka o duszy, książka napisana przez Olgę Tokarczuk, zilustrowana przez Joannę Koncecho, książka wydana przez wydawnictwo Format. I jeszcze jedna książka zilustrowana przez Joannę Koncecho z tekstem Marka Bińczyka, książka o szczęściu, książka, która ma szczególną formę, szczególnie długą formę. Popatrzcie, jak ona wygląda. To jest tylko część książki, niestety chyba nie jestem w stanie jej bardziej rozłożyć. Jest też klasyka Tuwima i Brzechwy na półce w Barbarze. Klasyka zilustrowana w sposób awangardowy. Jana Brzechwę. Książkę akurat tę zilustrował Paweł Pawlak, o którym już wspominałam. I Ewa Kozyra-Pawlak.
I mamy również zbiór wierszy wybranych przez Barbarę Gawryluk, zilustrowane przez Elżbietę Wasiuczyńską w formie takich oto szalonych wycinanek. Książki, które tutaj się znalazły, to nie są książki przypadkowe, to są książki wyjątkowe, to są książki, które mają nie tylko piękne ilustracje, ale też są po prostu mądre. To są książki i stara klasyka, i klasyka w nowych odsłonach, i w książki bardzo awangardowe, niektóre śmieszne, niektóre mocno zaskakujące. Co jest najważniejsze w tych książkach? Najważniejsze jest to, że one są różnorodne. I najważniejsze jest to, że one dają niesamowicie dużą przestrzeń do lektury, ale do lektury wspólnej, do lektury rodzica, opiekuna i dziecka. To są książki, w których znajdziemy bardzo dużo przestrzeni, przestrzeni, którą możemy wbudować tak naprawdę tak, jak nam się podoba, jak chcemy. Zachęcam Was do czytania z dziećmi, zachęcam Was do czytania książek różnych, zachęcam Was do sięgania czasami nawet po książki, które wydaje się pozornie, że dla dzieci mogą być za trudne. Ale to dzieci nam powiedzą, czy dana książka jest za trudna. Nie zakładajmy my, że wiemy najlepiej, bo dzieci wiedzą lepiej. Rozmawialiśmy o książkach do patrzenia, teraz chciałam Wam pokazać książki, które inspirują do rozmowy. Ale zanim zaczniemy, dwie książki o perspektywach. Pierwsza książka o moje muzeum, książka, która została również wyróżniona w Bolonii. To jest książka, która przypomina nam rodzicom, że przykładowo w trakcie wyprawy do muzeum to, co nas interesuje, wcale nie musi interesować dzieci. Książka w sposób przewrotny i bardzo dla nas, dorosłych otwierających, pokazuje nam, w jaki sposób mały chłopiec zwiedzał wystawę i co tak naprawdę na tej wystawie jego kręciło. Druga książka, książka w Urszuli Palusińskiej, Brzuchem do góry, pokazująca świat z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy leżącej, z książka, która nam, dorosłym, w trakcie lektury może naprawdę otworzyć w oczy. Kolejna porcja książek, książek o czasie. Droga na górę została napisana, wymyślona i zilustrowana przez Marianne Dubuc, kanadyjską autorkę. I to jest bardzo mądra opowieść o wędrowaniu, ale również o tym, że w czasie wędrówki czasami zachodzą takie sytuacje, że musimy wymieniać się rolami. Książka opowiada o pani borsukowej, która każdej niedzieli wybierała się na górę, która nazywa się Słodka Bułeczka, i pewnego dnia, wybierając się na wycieczkę, spotkała po drodze małego kota Lulka. Przez pewien czas wędrowała razem z kotem, pokazując mu różne ciekawostki, jako starsza pani borsukowa mogła w małego Lulka bardzo wiele nauczyć. W pewnym momencie role się odwróciły i w co działo się dalej, zachęcam Was, żebyście sami sprawdzili. Książkę wydało wydawnictwo Wytwórnia. Kolejna porcja książek to są książki o czasie. Trzy tytuły. Czas czarodziej, portugalskiego duetu. Czy to długo, czy krótko? Urszuli Palusińskiej, Izabeli Zięby. I książka wydana przez wydawnictwo Format przed i po. Zacznijmy od tej książki. Książka wyróżniona w Bolonii, kolejna, którą Wam pokazuję. Książka, która jest skonstruowana w taki sposób, że na dwóch ilustracjach sąsiadujących mamy ilustracje przed i po. Książka w sposób bardzo naturalny zachęca do rozmowy z dziećmi. Jest to książka z tej kategorii, która
nie ma w żadnej chyba kategorii wiekowej. Jest to książka, którą możemy czytać zarówno z dziećmi bardzo małymi, ale jest to też książka, która całkiem sporo refleksji również nam dorosłym przynosi. Czy to długo, czy krótko? Książka, która została stworzona w odpowiedzi na pytania dzieci, czy 5 minut to jest krótko, czy długo? Czy 45 minut lekcji to będzie długo, czy krótko? I popatrzmy, 5 minut, tyle czasu trzeba stać latem w kolejce po lody. Czy to długo, czy krótko? Krótko, jeśli to zwykłe lody. A długo, jeśli to te najbardziej ulubione. 45 minut, tyle trwa w szkole jedna lekcja. Czy to długo, czy krótko? Dla Oli długo, gdy jest to matematyka, której nie lubi. A krótko, gdy jest to WF, który się uwielbia. I Czas czarodziej. Książka, która w trochę podobny sposób opowiada o czasie, ale nie do końca. Popatrzmy, niepodlewane rośliny więdną, niejedzone owoce gniją. Z czasem wyrastamy z ubrań, ale wchodzimy coraz głębiej do morza. Dojrzewające sery zrobią się smaczniejsze. To, co trudne, stanie się łatwe. To są książki, które możemy czytać na bardzo różne sposoby. To są książki, które mogą być świetnym wprowadzeniem do rozmów. To są książki, które mogą być również służyć się nam do zabawy. I jeszcze dwie książki, o których chciałam wam powiedzieć. Książki, które mogą być pomocą w trakcie prowadzenia opowieści, podczas snucia opowieści. Książka Marianne de Bouck, Przed moim domem. Jest to taka książka dla chyba młodszych dzieci, która nam... Zobaczcie sami. Na małej górce za brązowym płotkiem pod wielkim dębem jest. No właśnie, co tam może być? Możemy się zastanawiać razem z dziećmi. Mój dom. Przed moim domem. Co może być przed domem? Na pewno dzieci będą miały mnóstwo pomysłów. Jest krzak róży. Na krzaku róży ptaszek. Nad ptaszkiem trudniejsze pytanie. Okno. Książka jest dosyć gruba, więc ta historia może ciągnąć się w nieskończoność, ale myślę sobie, że ta formuła może być również pewnym pomysłem do wykorzystania przez rodziców na snucie i wymyślanie własnych historii, bo przecież nie musimy mieć w ręku książki, wystarczą rysunki, które narysujemy albo wytniemy, skądś przykleimy na kartki i również w podobny sposób możemy się bawić. Druga książka, Ballada, wydawnictwa Wytwórnia. Książka wymyślona przez pewną postać, która oprócz tego, że jest ilustratorem, również jest twórcą komiksów, Blacks Bollocks. I to jest taka książka, którą tak jak balladę, można opowiadać na różne sposoby. Ballada przede wszystkim to jest stara pieśń, to jest taka historia, która przekazywana z ust do ust rozwija się, czyli każdy dodaje do siebie, od siebie coś do historii. I podobnie skonstruowana jest ta książka. To jest taka historia, która opowiedziana jest kilkukrotnie. I na samym początku historia jest bardzo krótka. Mamy szkołę na pierwszej ilustracji, drogę i dom. Po raz drugi ta sama historia jest opowiedziana, ale pomiędzy szkołą, drogą i domem pojawiają się już inne ilustracje i inne hasła. To jest też książka, z którą możemy czytać na bardzo wiele sposobów. To jest taka książka, która mam wrażenie mogłaby się znaleźć w biblioteczce w każdej szkole podstawowej w klasach 1-3.
To są książki, które dają naprawdę duże możliwości, jeżeli chodzi o nie tylko opowiadanie, ale również rozmowę z dziećmi. I na sam koniec, książki, które się słucha, książki, które uwielbiam, to są audiobooki wydane przez wydawnictwo Booka, ale to są audiobooki szczególne. To są audiobooki, gdzie oprócz tego, że mamy świetnie dobranych lektorów i świetnie przeczytany tekst, mamy również warstwę dźwiękową. To są takie publikacje, których możemy słuchać wielokrotnie, ale nawet wielokrotnie tego samego dnia. Bardzo Was namawiam, aby sięgnąć na próbę chociaż po jeden tytuł wydawnictwa Booka, a gwarantuję Wam, że w nich się zakochacie. Mamy wiersze dla młodszych dzieci, mamy klasykę, na przykład Małego Księcia, wydanych przez wydawnictwo, ale mamy też kilka części mitów greckich. I bardzo Was zachęcam, żeby do tych mitów sięgnąć. Te publikacje, które Wam pokazuję, to są publikacje w starym wydaniu. W tej chwili pojawiają się nowe wydania w trochę mniejszym formacie i w zmienionej szacie, ale to też jest wydawnictwo Booka. I na sam koniec, moi drodzy, trzy książki, które trafią na półkę Barbary. Są to książki nowości, świeżynki. Są to książki o myśleniu, ale dwie różne książki o myśleniu. Mówię dwie różne książki, ponieważ jedną książkę mamy w dwóch częściach. Zaczniemy od Myśli Teo, książka Agaty Królak. Książka o myśleniu, o tym, jak się myśli. Mały, pięcioletni chłopiec zastanawia się, skąd biorą się myśli w głowie i jak to jest w sumie, że się myśli, a jeżeli deszcz pada, to jak to jest, że się myśli, że ten deszcz pada. I jak to jest, że się myśli, że się ma różne myśli w myślach. Książka, która powinna się spodobać dzieciom, również tym młodszym. I druga książka o myśleniu, ale o myśleniu o mamie i tacie w pierwszej części i o myśleniu o babci i dziadku w drugiej części. Książka stworzona przez wyjątkowy duet Małgorzatę Swędrowską i Joannę Bartosik. Bardzo Was zachęcam, żeby do tych książek zajrzeć, ale przede wszystkim, żeby w trakcie lektury spróbować się tutaj w tych książkach odnaleźć siebie. Te książki, Myśli Teo, Agaty Królak oraz Moja mama, mój tata, Małgorzaty Swędrowskiej i Joanny Bartosik, trafiają na półkę Barbary, więc w przyszłości, kiedy zajrzycie tutaj do Barbary, będziecie mogli je przeczytać razem z dziećmi. I na koniec zadanie warsztatowe, rodzinne zadanie warsztatowe. Moi drodzy, mam do Was prośbę. Razem z dziećmi zróbcie, proszę, wcielenie w ulubionego bohatera dzieci, nie Waszego, dzieci. Technika może być dowolna, to może być rysunek, malunek, kolaż, wycinanka, pacynka, kukiełka. Zróbcie, co tylko chcecie. Dobrej zabawy.